Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się z najmłodszymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej i wziął udział w akcji Wejherowo czyta dzieciom. Pewnego ranka ropuch usiadł na łóżku i powiedział: mam masę rzeczy do zrobienia. Sporządzę listę, żeby o niczym nie zapomnieć. Wziął kartkę papieru i napisał: lista rzeczy do zrobienia na dziś. A potem napisał: obudzić się. Popatrzał i powiedział: o, to już zrobiłem. Więc wykreślił obudzić się, bo już zostało zrobione. Tutaj mamy zdjęcie, jak ropuch siedzi jeszcze w łóżeczku i pisze tą listę i wykreślił obudzić się.